motherfucker, burn. Myślałem już, że jestem starym dziadem i nic nie będzie w stanie przykuć mnie do monitora, do konsoli przez bity tydzień. Chodzi o jedną konkretną grę, bo tak wychodzi, że mam czas przede wszystkim na granie późnymi wieczorami i rzadko tak jest, że siadam przy jednym tytule i męczą go przez kilka dni non-stop. Raczej biorę, wracam dopiero za jakiś czas, jeżeli oczywiście mnie zainteresuje. No i okazuje się, że GTA V jest wyjątkiem, bo od momentu, kiedy dostałem płytę dzień po premierze, nie mogę się kompletnie oderwać i spędzam przy tej grze w zasadzie każdy wolny wieczór, a w zasadzie każdy wieczór, bo robię go sobie wolny. Siadam sobie o 10, mija kilka minut, patrzę, jest druga w nocy. Mam na liczniku ponad 22 godziny i przyznam szczerze, że jestem mniej więcej w połowie, może trochę za połową wątku fabularnego, a muszę przyznać, że nie wykonuję wszystkich misji pobocznych, bo chcę ten wątek fabularny poznać, ale znowu nie biegnę do przodu jak głupi, żeby tylko zakończyć historię, bo będą za GTA 5 tęsknił za tą historią i chyba nie chcę jej poznać tak szybko, jej finał, dlatego że lubię być w tym świecie i troszeczkę boję się, że kiedy zakończy się wątek fabularny, to będę miał jakieś opory, żeby do niego wracać. No jak się okazuje, też czytam gdzieś tam statusy na Facebooku, czy rozmawiam ze znajomymi i dowiaduję się, że ludzie bardzo chętnie do GTA 5 wracają, pomimo tego, że wątek fabularny został zaliczony, te napisy na tle zachodzącego słońca już zostały obejrzane. No a co robię w tym GTA? Robię sobie tatuaże, zmieniam fryzury, robię sobie nowe samochody, tuninguję je, oglądam, robię zdjęcia. To wszystko, na co GTA 5 pozwala, chociaż wiem, że jeszcze mnóstwo jest przede mną i bardzo chętnie będę chciał to sprawdzić. Troszeczkę grałem na giełdzie, na razie tylko sprawdziłem, jak to wygląda. No troszeczkę tam nie trafiłem z wątkiem fabularnym w tę giełdę, więc podejrzewam, że będę chciał to jeszcze raz sobie tak przejść, grając na giełdzie i zahaczając o ten wątek fabularny. Jeżeli graliście, to wiecie, że on ma dość duży wpływ, a w zasadzie wątek fabularny połączony z misjami pobocznymi mają duży wpływ na granie na giełdzie i warto to z tej strony sprawdzić. Nie byłem jeszcze na polu golfowym, a podobno jest bardzo fajne. Nie rzucałem jeszcze rzutkami i wydaje mi się, że na przykład dzisiaj to sprawdzę. I to jest właśnie fajne w GTA 5, że chce się do tego świata wracać po to, żeby posprawdzać te rzeczy około fabularne. I o ile GTA 4 mi się bardzo podobało, tak tam mnie do tego nie ciągnęło. I przyznam szczerze, że nawet już niespecjalnie pamiętam te poboczne zadania i te wszystkie aktywności, które można było wykonywać. No a już za kilka dni pojawi się GTA Online. I tu mam wielkie nadzieje z tego względu, że GTA 4 online było raczej takie średniawe. Troszeczkę pograłem, troszeczkę sobie postrzelałem, troszeczkę sobie poletałem i pojeździłem, no ale generalnie jakoś tam mnie specjalnie nie wciągnęło. Tymczasem na przykład przy Red Dead Redemption, jeżeli patrzyłem tam gdzieś w Social Clubie, mam ponad 12 albo ponad 10 godzin w trybach online i pamiętam, że te tryby były bardzo fajne. Fajne misje, przejmowanie tych takich baz wroga, no i zobaczymy, jak będzie przy GTA Online, a wiadomo i widać, że twórcy jeszcze bardziej do tego przyłożyli, z tego między innymi na przykład względu, że te GTA Online jest tak jakby inną usługą, która startuje nie od razu z grą, ale po premierze gry i ma niby oferować masę zabawy. Jest trochę znajomych online, którzy na Xbox Live będą chcieli pograć, ja też będę chciał pograć, chętnie to sprawdzę, no zobaczymy, na ile mnie wciągnie, podejrzewam, że przynajmniej na tyle, na ile wciągnęło mnie GTA 5, no i mam nadzieję cichą, że zanim GTA Online ruszy, ja skończę ten wątek fabularny, żeby potem nie musieć szukać wymówek, żeby do niego wrócić. What will happen next? A nie sam GTA 5 człowiek żyje. A w związku z tym, że jestem abonentem usługi PlayStation Plus, przynajmniej na jakiś czas, to sprawdzam sobie gry z PS Plus, a szczególnie te, których jeszcze nie grałem. I chodzi tutaj przede wszystkim o Vitę, na której pojawił się Street Fighter Cross Tekken. Grałem w ten tytuł na Xboxie 360, mam go jeszcze gdzieś, bardzo fajnie mi się grało. Więc zastanawiałem się, czy w ogóle będę chciał wracać do tego tytułu. Ja bardzo lubię Street Fightera, czwórkę, dużo w niego grałem, choć nie jestem zbyt dobry. Natomiast zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać na Vicie. Grałem na 3DS-ie w Street Fighter 4, był w porządku, ale jakiś taki bez rewelacji. A tymczasem ściągnąłem tego Street Fighter Cross Tekken na Vita i nie mogę się też oderwać. Oczywiście grałem w tych wolnych chwilach, czyli wtedy, kiedy nie mam dostępu do Xboxa 360. I powiem szczerze, że się wkręciłem, nawet wskoczyłem do sieci. I pierwsze dwie walki wygrałem, co mnie bardzo dziwi, bo ja nigdy w Street Fightera online nie byłem na tyle dobry, żeby tam odnosić jakieś przesadne zwycięstwa i generalnie raczej mnie tłuczono. A tymczasem na Vicie mi idzie dobrze. Podejrzewam, że po prostu trafiłem na jakiś słaby koleś. No ale wracając do Street Fighter Cross Tekken. Bardzo fajny tytuł, który może wyglądał troszeczkę gorzej niż na konsolach generacji HD.
co jest oczywiście normalne i naturalne, natomiast chodzi bardzo szybko i jest bardzo płynny i dynamiczny. I to mnie zaskakuje, bo spodziewałem się, że będzie to taki troszeczkę zmulony, a tymczasem jest po prostu mega szybki i fantastycznie się w niego gra, nie chce się odrywać i w zasadzie znowu tylko rozładowująca się bateria w bicie przypomina mi, że trzeba na chwilę zrobić przerwę i przynajmniej znaleźć ładowarkę i podłączyć ją do prądu i wtedy znowu grać na kabelku. Długo zastanawiałem się, czy nie kupić na iPada Deus Ex The Fall. Podobał mi się Deus Ex duży, chociaż przyznam się szczerze, że jeszcze go nie skończyłem, gdzieś tam jestem pod koniec. No i zastanawiałem się, jak będzie się grać w tę mobilną wersję. A w związku z tym, że była promocja 2,69 euro, jeśli dobrze pamiętam, to się skusiłem, no i sobie włączyłem. I tu pierwsze zaskoczenie, bo wszyscy mówili, że Deus Ex The Fall jest fantastycznie wykonany pod kątem wizualnym, a nie jest. Generalnie troszeczkę jest taki sterylny, ale nadrabia atmosferą i widzę, że będzie się fajnie grać pod kątem właśnie klimatu tego typowo Deus Exowego, bo on tam jest i to chyba jest najważniejsze w tej serii, ten klimat i te możliwości, argumentacje, hakowanie. Natomiast strasznie źle wypada strzelanie i to będzie taki fragment gry, który albo jakoś przeboleję, albo mnie od tej gry odrzuci. No tam była ta cała afera z tym, że na jailbreakowanych urządzeniach nie można było w ogóle oddać strzału, a tymczasem wygląda na to, że chyba lepiej wyszli ci jailbreakowcy, że nie mogli strzelać, bo strzela się naprawdę fatalnie. Tam można palcem na ekranie zaznaczyć cel i wtedy strzelać, czyli generalnie omijać pociskami większość przeciwników i musieć później radzić sobie bez amunicji, albo próbować strzelać tymi kontrolerami dotykowego ekranu i też pudłować, bo naprawdę ciężko trafić. No chodzi się fajnie, ale strzela już gorzej. Zobaczymy, może to trzeba po prostu znaleźć jakiś sposób na to strzelanie i wtedy się jakoś do tego przyzwyczają. W dzisiejszym kąciku muzycznym nie będzie typowo metalowo, jeżeli chodzi o zespół, natomiast będzie taki typowo metalowy wykonawca, youtuber, który jakiś czas temu już, jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku wypuścił płytę No More Heroes. A chodzi o Iroka, takiego sympatycznego, długowłosego kolesia, który coveruje na YouTubie różne motywy, m.in. takie z gier. Ja pewnie tam wklejałem na facebookowy profil Poligami kilka razy jego wykonania, bo jest po prostu fantastycznym gitarzystą. Zresztą docenianym przez EMG, które zapraszało go na swoje takie wideopanele, na których się gra na ich YouTube'owy kanał. Także sprawdźcie, zobaczcie też jego kanał na YouTubie, bo fajnie się na niego patrzy. Przede wszystkim fajnie słucha, bo te kompozycje Meets Metal. One wygląda to mniej więcej tak, że bierze sobie tytuł i ten tytuł Meets Metal. I jest generalnie pokazany w takim metalowym stylu, mocno wykręconym i bardzo dobrym technicznie. Warto obejrzeć i warto posłuchać. I na koniec ogłoszenia w zasadzie prośba do Was. Niedawno Casio zaproponowało mi udział w konkursie muzycznym i postanowiłem spróbować. Między innymi dlatego, żeby inkorporować, dodać do tego konkursu coś związanego z grami. Dlatego też moim filmem na ten konkurs jest cover Battlefielda 1943, czy ogólnie motywu z Battlefielda, który znacie z vloga, z zagadek muzycznych do vloga. Aby zagłosować, trzeba wejść na profil tego konkursu, facebookowy profil tego konkursu, link znajdziecie w opisie tego filmu, polubić go, a następnie znaleźć mnie w zakładce Prześlij film głosu. Tam aplikacja poprosi Was o podanie maila, ale możecie generalnie podać maila z czapy. No, dziękuję oczywiście za wszystkie głosy, które się tam pojawią Wasze. Jeśli się nie pojawią, nie mam z tym problemu. Ale myślę, że fajnie by było, gdyby jakieś tam miejsce, albo przynajmniej fajną ilość punktów, zdobył motyw growy, żeby pokazać, że muzyka z gier, fragmenty muzyki z gier, covery gitarowe czy jakiekolwiek inne muzyki z gier są fajne, a środowisko graczy je lubi i w jakiś tam sposób wspiera. Także z góry dzięki. Aha, głosować można generalnie codziennie, do czego oczywiście zachęcam. Trzymajcie się. Hej.